Dzień dobry, cześć. W dzisiejszym filmie będzie dużo o pieniądzach. Dowiecie się, ile kosztuje motolotnia, ile kosztuje jej utrzymanie i wszystkie związane z nią rzeczy. Zapraszam. Na początku przypomnę, że jeżeli jesteś nowy na kanale, to koniecznie go zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek, wtedy nie ominiecie żaden film, który będzie się tutaj pojawiał. Przejdźmy zatem do rzeczy. Często słyszę pytanie, proszę pana, ile kosztuje taka motolotnia, za ile można ją mieć i jakie są w ogóle związane koszta z posiadaniem, ze szkoleniem. Dzisiaj nie będziemy skupiać się na szkoleniu, będzie to tematem innego odcinka, natomiast przejdźmy do samej motolotni. Motolotnie produkowane w Polsce należą do jednych z najtańszych i nowa taka motolotnia to jest koszt w zależności od tego oczywiście jakie wybierzemy skrzydło, jaki wybierzemy wózek, jaki wybierzemy silnik, ale trzeba się liczyć z wydatkiem w granicach 100 do 120, nawet 130 tysięcy złotych, jeżeli ta motolotnia ma posiadać system ratunkowy. Motolotnie, które są produkowane we Francji, firmy Air Creation, są droższe. Tam należy liczyć się oczywiście z wydatkami w euro, ale w przeliczeniu na polskie będzie to suma, która opiewa na okolice 190, 210, 220 tysięcy złotych. Natomiast motolotnie, które są najdroższymi produkowanymi na świecie, taki top of the top, firma nazywa się Revo, a właściwie model motolotni nazywa się Revo, firma nazywa się Evolution Trikes, produkowane są w Stanach Zjednoczonych i taka motolotnia ze sprowadzeniem do Polski kosztuje, uwaga, ponad 500 000 złotych. Dokładnie tak, można sobie za to kupić mieszkanie bądź postawić jakiś mały domek. Tyle o nowych motolotniach. Ile kosztuje motolotnia używana? No, skupmy się na tych polskich, czy dostępnych w Polsce, na europejskich, pomijając już te amerykańskie. Używaną motolotnię można kupić za 10-15 tysięcy złotych, natomiast nie będzie to sprzęt, który będzie jakoś specjalnie bezpieczny czy wiarygodny. Ja bałbym się na czymś takim latać. Używana motolotnia, która nadaje się do latania, jest w dobrym stanie technicznym, której można zaufać, przejdzie wszelkiego rodzaju przeglądy, to jest koszt w granicach 28, 30, 35 tysięcy złotych. To już jest kwota taka logiczna, za którą można kupić naprawdę fajną motolotnię. Oczywiście im ona będzie nowsza, młodsza, tym ta kwota będzie szła do góry i można kupić używaną motolotnię równie dobrze za 70, 60, 80 tysięcy złotych. Natomiast ta dolna granica, od której ja bym się interesował motolotniami, to jest w granicach 30 tysięcy złotych. Tyle o polskich motolotniach, a o tych francuskich. Widziałem ostatnio używaną motolotnię francuską. W bardzo dobrym stanie kosztowała w granicach 110 tysięcy złotych. Zakup motolotni to oczywiście największy wydatek, ale samo utrzymanie jej to także koszt. Ile to kosztuje? Ubezpieczenie na rok takiej motolotni to w zależności od wybranej firmy będzie wydatek od 1200 do 3, 4, nawet 5 tysięcy złotych, jeżeli chcielibyśmy kupić do niej także ubezpieczenie tak zwane aerokasko, czyli taki odpowiednik autokaska, gdyby coś się stało. Natomiast samo OC w najtańszej wersji to jest koszt w granicach 1200 zł. Do tego dochodzi nam koszt przeglądu, koszt badania technicznego, który także należy wykonywać co roku. Takie badanie techniczne w zależności od miejsca, w którym je wykonujemy, od mechanika, któremu zostanie zlecone, jest to wydatek w granicach 500-800 zł rocznie. No i do tego dochodzi jeszcze hangarowanie. Jeżeli nie mamy własnego miejsca, garażu, hangaru, pawilonu, jakiegoś namiotu, w którym możemy ją trzymać, to musimy wynająć miejsce, w którym ta motolotnia będzie hangarowana. Tutaj ceny są naprawdę różne, w zależności od miejsca w Polsce rozstrzał jest niesamowity i kosztuje to od 100-150 zł
na miesiąc w jakichś takich najtańszych miejscach do nawet 800 tysiąca złotych brutto miesięcznie, jeżeli mamy hangar ogrzewany, jakiś osobny wyjazd z niego, to nawet mogą to być takie duże koszty. Zatem można sobie to wszystko pododawać, policzyć i wyjdzie nam, że mając motolotnię, nie odrywając się jeszcze od ziemi, czyli z pominięciem wszelkiego rodzaju kosztów dojazdu na lotnisko, wszelkiego rodzaju kosztów paliwa, nie mamy aż kilku tysięcy złotych i tak jest rokrocznie. Posiadanie motolotni nie jest więc tanią rzeczą, natomiast latanie nią jest bardzo, bardzo przyjemną rzeczą. Ale żeby nią latać, nie trzeba jej mieć na własność. Można latać z nami, można odbyć szkolenie i sobie motolotnię na przykład wynajmować, bo są też takie możliwości. Jest wiele opcji, każdy musi wybrać tę najlepszą dla siebie. Bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli jesteś nowy na kanale, kliknij klawisz subskrybuj, zaznacz dzwoneczek, wtedy nie ominiecie żaden film, który będzie się tutaj pojawiał. I pamiętaj, że Ty też możesz spełnić swoje marzenia o lataniu. Lataj z nami, motolotnia loty.pl.